Witam was, moje cukiereczki. Dzisiaj pokażę wam mojego ptaczka bydlaczka. A, wielki ptak nadchodzi! Seksmasterka pokazała sobę, a Misaga ptaka bydlaka. Powiem wam, że content tego kanału schodzi na psy. Ale mam nadzieję, że wam się podoba, bo kalafiorowi Krzysiowi bardzo się podoba. Przed wami przeogromny, który leżał chyba u mnie miesiąc, Premium Powers Collection Shining Legends. Jak widzicie, kosztował 180, tam i tam tu było 5, 185 zł. Powiem wam, że chyba już nie jest dostępny, tak mi się wydaje, bo bardzo często takie różne boksy są właśnie dostępne, no po prostu do wyprzedania, nie? Więc nie wiem, czy on jest dostępny. W opisie macie jak zwykle link do sklepu, gdzie możecie kupić. I to znowu jest zaklejone jak dziadowski bicz. Linka do sklepu macie w opisie jak zwykle. Sklep nazywa się Loot Quest, ale już nieraz o nim mówiłam. No, boks jest przeogromny. Jak widzicie, jest kozacki ptak. Hoło GX, wielki bydlak tęczowy do tego, no ale wszystko się zgadza. To jest homo Hoło GX. Tego się nie spodziewałam, odkryłam, o co chodzi w tęczowych Pokemonach. One po prostu są homo. Teraz już wszystko jest jasne. Mamy przepiękne karty promo, dostępne tylko i wyłącznie w tym boksie. I ten Pikachu. Przepiękny, w końcu ani nie za gruby, ani nie za chudy, wreszcie jakiś ładny. Tutaj Shining Lugia, w ogóle tam ponoć ten Hiko, nie? Szukał Lugi, no to tutaj widzicie, może ją znaleźć. Mieni się perfecto, perfecto patronum. Shining Celebi też jest, ale mu fajnie oczy, zobaczcie, oczy w innym kolorze mu zawsze migają, czad. I te karty tylko można dostać właśnie w tym boksie. I jest jeszcze Hoło GX właśnie w małym rozmiarze, tęczowy bydlak. Wow! Wow, dyskoteka! Jest też bydlak karta Hoła, będzie na moją ścianę i to jest w ogóle moja pierwsza taka karta tęczowa, więc chyba zawiśnie w jakimś głównym miejscu. I zobaczcie, mamy tutaj coś jeszcze. I powiem wam, to jest chyba plakat. To jest chyba plakat. No proszę, Pokemonki się postarały, plakat dorzuciły. Czekajcie, oddalę wam, żebyście mogli zobaczyć cały plakat z legendarkami. Niesamowity. Tylko szkoda, że taki pogięty. Znaczy ja rozumiem, że oni nie mieli jak go inaczej włożyć do tego opakowania. No ale przez to, że on jest złożony na 10 tysięcy części, to nie wiem, jak ja go wyprostuję, ale jest ładny. W ogóle on wygląda trochę jak kura, zobaczcie, jakaś, albo nie. Jak gęś, bo ma długą szyję, a tutaj jest grupy. No dobra, a tutaj ma jak paw u góry. To jest pomieszanie gęsi z pawiem. No i na sam koniec mamy jeszcze aż 8 boosterów, więc będzie dzisiaj długi opening i mam nadzieję, że trafię w końcu tutaj Mewtwo w tym inkubatorze, bo jak nie, to się już poddaję. Powiem wam, że tyle boosterów, takiej liczby, to ja dawno nie otwierałam. Więc zaszalejemy dzisiaj. Powiem wam, że za każdym razem, jak zaczynam właśnie otwierać boosterki, to boję się, że moje szczęście w końcu minie. Boję się, że moje szczęście minie i że będzie totalna lipa. Oby tak nie było. Great Ball. O, proszę. Te w ogóle karty zawsze można za troszkę pieniądzów sprzedać. W ogóle jestem ciekawa, ile Jinx trafimy. Może, wiecie, kolekcję powiększać, nie? Oczywiście. Ja już mam naprawdę... Pokażę wam na końcu, jak wygląda moja kolekcja Shining Legends. Co? Aha! Źle przełożyłam, przełożyłam 3. Ja jeszcze czułam w ręce, że mam przynajmniej 2 karty, bo to da rady wyczuć i tak patrzę. Co? Już golo? O co chodzi? Ale fajnie, bo tej karty jeszcze nie mam, właśnie holo, więc jest dobrze, okej. Okay. Ważne, że to nie jest Senraiku, ani właśnie jakieś powtórki. Ale się w ogóle w akcji ten... Wow. Ostro się zawaliłam w akcji. I jeszcze jest Reverse Corozor. Wow, ona zawsze ładniutka, więc fajnie, dobra. Lecimy dalej z kolejnym, więc no...
Ptaczek bydlaczek, mam nadzieję, że przyniesie mi szczęście, że to nie będzie, słuchajcie, pechowe pudełko. Dobra, 4, no właśnie. Co tu ja, kurde, oszalałam, żeby 3. Oh, gdzie ja mam głowę? Tylko o tych bydlakach myślę, nie? Ekas, Torrakat, Brilum, Majnun, Srumish i Marshadow. I fajnie, bo mi się bardzo podoba. Słuchajcie, nie jest źle, cieszę się, bo nie mam tych kart. To nie są powtórki. Chcę, wiecie, uzbierać całą kolekcję z Shining Legends. Mieć wszystkie właśnie karty, znaczy oprócz tych GX-ów, bo to jest ciężko, ale chociaż holo bym chciała mieć wszystkie. Więc czad, że on się trafił, zobaczycie w ogóle, bardzo ładnie ta karta wygląda. To z tyłu, nie? To tło. Czad, jest po prostu czad. Bardzo mi się podoba. Jedno chyba z najładniejszych holo, jakie tutaj jest w tym secie, tak mi się wydaje. W ogóle takie... Powiem wam, że jakieś takie luźne są te boosterki. Łatwo się je otwiera. O, znowu 3 bym przełożyła, no. Aga! Tylko o tych bydlakach. Dobra, znowu fighting ten energy. Ultra, bo to dodaje po raz milionowy, ale żadnej Jinx jeszcze nie było. Znowu Pikachu. No, o wilku mowa! O brzydkim wilku mowa! Nie no, w ogóle zobaczcie jej te usta. Ona wygląda, jakby sobie powiększyła usta botoksem. I tak, botoks. Nie, botoksu się chyba do ust nie strzykuje, nie? Chyba nie, chyba. A może. Nie wiem, nie znam się. No i wygląda, jakby właśnie miała operację plastyczną i to nie do końca wyszło, nie? Tak to wygląda. Srumish! O, ale to już jest mój drugi chyba. Tak, bo już chyba mam jednego. I uwaga! No i dupa! Powtórka! Ej, ale w ogóle 3 boostery i na razie niczego nie było. Jestem lekko poddenerwowana, nie ukrywam, bo wiecie, jak ostatnio miałam takiego farta i jeden GX za drugim leciał, to tutaj liczę na to, że... Gdzie moje szczęście uciekło? Bliska! Sofokles! To jest w ogóle... Ja to czytam jako Scooby-Doo. Scoop to jest, a ja to Scooby-Doo. Lili, Krokonał, kolejna Jinx, już druga. Trzeci Pikachu, no więcej. Błagam, niech będzie coś dobrego! Dupa! Nie! Połowa boosterów? Lunala, stój, pijany Pokemonie. Shining Rayquaza. Nie zawiedź mnie. Zawsze z ciebie było coś dobrego. Zawsze mogłam na ciebie liczyć. Zawsze dawałaś mi wspaniałe karty. Proszę, daj mi jej teraz. Pliska. Pliska. 4 karty. Błagam, no coś dobrego. Wystarczy jedna jakaś super karta, której nie mam i już będę zadowolona, nie? O, a nie, tego mam też, tak. Naprawdę, powiem wam, już te karty, brakuje mi dosłownie tylko kilku kart, właśnie praktycznie chyba tylko tych holo do wykończenia mojego setu, bo te wszystkie takie zwykłe to już mam. Już tyle tego o, bardzo ładnie tego nie mam i... O, czekajcie, bo aż mi się w głowie zakręciła. Od tego chyba tarcia mordy. Za mało powietrza. Co, Adrian, idziesz Mewtwo zobaczyć? Nie jestem retardem, ale zobacz, jaki ładny. On się tak, widzisz, tutaj świeci się specjalnie. Nawet tego nie wiedziałam, bo tego nie było widać na filmikach aż tak. On tutaj ma jakby specjalną taką powłokę, jak te... Bo jest w połowie tylko świecący. Jaka beka, to chciałam i trafiłam! No to zajebisto, pęk, już więcej nic nie muszę trafiać. Wow. Tylko tą najbardziej kartę chciałam z tego całego setu. To jest najbardziej podniecająca karta. O! Panie nasz, króluj nam! Zwykle
No i jeszcze mamy reverse wodną energię, super, też dobrze. To jest niesamowite, ja chyba zawsze jak ten booster otwieram, mam jeszcze jedną, o mamy jeszcze jedną, patrzcie, czekajcie, zostawimy ją na koniec. A coś czuję, że tam będzie znowu coś. Ja myślę, że po prostu w Shiny Rayquazach zawsze jest coś, o Jinx na start, zobaczcie, ale Jinx się nas uczepiła. W każdym chyba boosterze jest Jinx, nie dobra, tylko w pierwszym chyba jej nie było, nie? To żeśmy dzisiaj Jinxów załapali. No słuchajcie, ja już jestem spełniona. Znaczy tak, nie ukrywam, że jeszcze chciałabym jakąś kartę właśnie tęczową tutaj załapać z tego setu. O Boże, dwie naraz i oczywiście kolejna Jinx. A no bo tak ją widzieliśmy już na początku. Boże, już nie mogę, po prostu się tak podnieciłam, że to było... Palkia, ale nie wiem, czy ją ma. Możliwe, że jej nie mam. To wtedy nawet dobrze. Zobaczymy później. Pokażę wam na koniec jeszcze szybko moją kolekcję, jak tam moja wygląda właśnie Shining Legends. No mówię, dzisiaj będzie długi odcinek, ale wiecie, dawno nie było przez te vlogmasy, to teraz sobie chociaż coś obejrzycie dłużej. Ja już jestem szczęśliwa, że mam tą kartę. Już mi więcej nic do szczęścia nie potrzeba. Nie potrzeba. O, tego chyba nie miałam, gulurka. Bulba, bulba, golet, golet, Voltor, Brillum, Litten. O, Scooby-Doo, Reverse Holo i... Shining Arceus, tak? Arceus, chyba tak to się czyta. O! Niesamowite, one są mega rzadkie w tym secie, bo są na pewno rzadsze niż GX-y i... A ja ich naprawdę, chyba trzy karty takie Shining wydropiłam. O nie no, boksik po prostu przecudny. Boksik jak marzenie. No i co? Będzie coś jeszcze? To by były dopiero jaja, jakby było coś jeszcze. Nie. Zobacz, jeszcze kolejny Shining, zobacz, widzisz? Ojejku. Stój. Nie wsłaniasz mi światło, słońce, no. Musisz stanąć, o, po tej stronie lepiej. Musiałam teraz wyciąć, bo pokazałam kod, a nie chciałam wam go pokazywać, więc dlatego było cięcie, jak coś wyciska. Odwróciłam za szybko. Dobra, ostatni booster. Z tego setu, z tego zestawu, ja mówię set, Boże. Volcarona, no oczywiście Jinx, oczywiście Pikachu, oczywiście Ekans, oczywiście Torracat, Reverse Holo i Adrian, zamknę oczy, a ty mi powiedz, czy coś dobrego? Kupa. No i kurde, kupa rzeczywiście. Ja już trzecia tu jestem, czajcie to w jednym boksie, były aż trzy te kurde sarenki. Ale nie, słuchajcie, lepiej sobie naprawdę nie mogłam wymarzyć. Mewtwo i Shining Arceus. Naprawdę, jak już zobaczyłam tego Mewtwo, to już mówię, dobra, kij w oko z tym, może już się nic nie trafić, bo jest już ta karta, którą chciałam z tego setu. Ona w ogóle na początku była naprawdę, słuchajcie, z 200 zł chyba warta, a teraz to jest nie wiem ile. Widzieliście na ekranie, ale chyba mniej niż 100, więc no niestety, za dużo ludzi otwierało te boksy i przez to te ceny po prostu spadły, bo za dużo ludzi, no, dostało te karty, nie? Więc tak popularny się zrobił ten set, no bo wiecie, w każdej Polsce holo to się wszyscy podniecili, rzucili, zaczęli to kupować. No ale mamy jeszcze kartę Shining. Na początku wszystko zawsze jest rozczarowane set. Tak, więc ogólnie właśnie takie spostrzeżenie jest dobre na przykład, jeżeli chcecie sprzedawać sobie tam karty i tak dalej, to właśnie polecam wtedy kupić zestawy szybko, jak wychodzą po premierze. I wtedy te karty sprzedawać, bo wtedy one rzeczywiście mają, no, większe sumy, nie? Bo jest po prostu tych kart mniej. No, to jeszcze wam szybciutko pokażę moją kolekcję, jak wygląda. Dobra, więc na start tutaj mam taką osobną jakby zakładkę na moje karty Shining. I te pierwsze trzy to są właśnie te, które trafiłam. I powiem wam właśnie, najbardziej z tych Shining to chciałam tego Jirachi. No i jeszcze jest Mew z Shining, on też jest przepiękny. Nie wiem, może go kiedyś trafię, może jeszcze coś, jakieś boosterki Shining Legend pootwieram, to może się trafi. No i tutaj te właśnie dwie karty promo, które teraz były w tym zestawie, więc powiem wam, że już te pięć kart, no tak na bogato wyglądają. I tutaj mam właśnie moje GX-y z Shining Legends, czyli ten Raichu, Mewtwo, no i najnowszy Mewtwo GX. Więc jestem zajarana. A, czekajcie, jeszcze miałam tego Entea przecież, nie? Halo, gdzie on jest?
Tutaj jest chyba gdzieś. Nie, halo. Gdzie jesteś, ziomek? Dobra, jeszcze Entei jest tutaj. GX to jest w fularcie. No, fularty to mam w takiej osobnej jakby zakładce, nie? No, więc powiem wam, jest dobrze. Jest dobrze. Jak widzicie, cała strona pierwsza jest uzbierana. Druga też cała przepięknie jest. Trzecia strona też jest gotowa. Pamiętajcie, że ja pominęłam tutaj te GX albo Shining, więc na przykład tutaj po Pikachu powinien być Raichu, nie? Ale ja po prostu te karty sobie kładę no na początek, nie chcę mieć ich tutaj jakby w całym tym secie poukładanych. W ogóle żałuję, że nie mam Jinx w Reverse Holo. Szkoda, tyle ich potrafiłam, a jej nie mam. Tu jak widzicie jedno wolne miejsce i to jest chyba Latios, tak mi się wydaje, z tego co pamiętam. Co tu dalej? O, teraz tego Marshadowa żeśmy trafili, więc też całkiem spoko. Lecimy dalej, lecimy dalej. Tu jest Zorua, teraz ta Reverse Holo i tutaj powiem wam, że nie wiem co tu powinno być, ale czyli to już są dwie karty, których nam braknie. I co? To tylko dwie są w takim razie. Tu widzicie, mam te dwie energie. Ładnie wyglądają. Fajnie by było jeszcze mieć wszystkie energie, ale to nie jest tak łatwo to uzbierać. Czyli tylko dwóch kart holo mi brakuje. To naprawdę, powiem wam, dobry wynik. Więc jeżeli nie trafię ich, bo mam jeszcze kilka boosterków do otwarcia, takich po prostu zwykłych, to jedynie po prostu je zakupię, żeby, wiecie, ładnie mieć wypełnioną całą kolekcję. Pamiętajcie o łapeczkę w górę, ma być przynajmniej 1000, bo inaczej się na was obrażę. No i zostawiajcie subki, nie? Bo trzeba dobić kiedyś do 100 000. Papatki!